Witam serdecznie, jestem Agron i ci pokażę deczek pod dar natury, czyli symbiozę. Wiem, że akurat tego na YouTubie ostatnimi czasy to było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Różne wariacje z Ragnarokiem latały, z Alisą w Tasowonie, potem trzech równonocy, wyciąganie tego z Simlasa na Lasseju albo wcześniej. No różne wariacje. W każdym razie, jedyne co się nie zmienia w tym deku, na pewno jest Auquen, Simlas właśnie i na pewno Sztorm, który teraz odżył, zdecydowanie odżyła ta karta, bo to jest karta natury. I zagrywa nam na trzaskającym mróz, gęstą mgłę lub ulewny deszcz. To zależy po prostu od nas, co tam do deku sobie wrzucimy. Ja akurat postawiłem na gęstą mgłę, ale też widziałem, że oponenci nieraz grali trzaskający mróz. Jak spotykałem sobie właśnie mirrorki, spoko, aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie faktycznie ta gęsta mgła, gdzie zadaje 2 punkty przez 3 tury najsłabszej jednostce, jest trochę chyba lepsza niż trzaskający mróz, bo tam wiadomo, że na tej jaśniejszej jednostce może być jakiś pancerz, na przykład jak Nausicaä, i wtedy tutaj akurat to tak fajnie już by mogło nie wyglądać, gdybyśmy właśnie trafili na ten Nilfgaard. Ale oczywiście ten trzaskający mróz, czy gęsta mgła, czy ulewny deszcz, to wszystko też ma kartę natury, więc wtedy w jednej turze zagrywamy sobie aż 3 karty natury, więc naprawdę spoko sprawa. Widziałem też, że grają to sobie, słuchajcie, już wam zaraz wszystko powiem. To jest chyba w ogóle na 6 ta karta. Nie? Ale troszkę się zdziwiłem. Na czwórce ona jest? Tak, faktycznie. Że Red właśnie jest Elfin Skrybą, no bo on po zagraniu trzech kart specjalnych zwraca się o 6, więc chodzi 10 za 4, więc spoko, brązik i faktycznie to wtedy fajnie wygląda z połączeniem właśnie ze Sztormem, bo Sztorm, jak mówiłem, zagrywa nam od razu 3 karty natury, tak? Dzięki czemu od razu też ten Elfin Skryba by się wzmacniał. Ja tu postawiłem bardziej stricte na talię pod symbiozę, właśnie mamy Eifne, mamy dużo kart natury i mam też Gord, który przeważnie wchodzi mi za około 16 punktów, no bo też dostaję tam jakieś wzmocnienie oczywiście wcześniej jeszcze z zewów lasu, co ja gadam. Też, jak gdybyśmy go chcieli wyciągnąć ze stali, ale przeważnie tu dostaje ten Gord nam wzmocnienia z rdzennych żniw. I wtedy faktycznie robię takie 16-17 punktów, więc uważam to za całkiem przyjemną ilość. Oczywiście taktówka to jest taka, że gramy Hamadryadę, dajemy od razu witalność lidera, później gramy sobie Auquen i pod to właśnie przeklęty zwój. Gdybyśmy nie mieli Auquen na naszej ręce, to zawsze możemy ewentualnie na Blue Coinie sobie ją dociągnąć i wywalić coś do talii, co nam jest akurat niepotrzebne, więc przykładowo będą to rodzajne żniwa albo jedna gęsta mgła, no bo te karty i tak potem wyciągniemy albo Simlasa, albo właśnie ze Sztormu, więc lepiej, żeby te karty były na spodzie naszej talii niż właśnie gdzieś tam na wierzchu, wtedy mamy mniejsze szanse, że którą z tych kart dobierzemy. Eifne oczywiście, że tu nie gramy lojalnie, to będzie miała tylko drugą przemianę, więc po prostu wejdzie nam za 8 punktów, za 10 punktów, sorki, nie wiem, liczę 10 punktów, bo tworzę potem dwie małe driady i te dwa tiki potem na tej witalności można sobie tam dać, a to też w zależności od tego, na co gramy. Bo gramy na jakieś removale, to szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie lepiej dać tej witalności na jakąś mocniejszą kartę później, żeby ona trochę dłużej wytrzymała. Bo te Madriady raczej z Marsza dostają removalem właśnie na łeb i będą one nam ginąć. Chyba, że potem zagra od razu równo noc wiosenną na jedną małą driadę, to wtedy faktycznie ona powinna troszkę dłużej nam tutaj i wytrzymać. Obrońca puszczy, no tutaj gramy sobie równo noc wiosenną wcześniej, powiedzmy na tym Prorkinie, żeby tworzyć sobie jeszcze jedną kopię. I później tutaj właśnie obrońca puszczy działa właśnie fajnie z równo nocą wiosenną, gdzie może nam wyciągnąć ją z cmentarza i też wchodzimy sobie za. W tym przypadku to jest 11 punktów na równonocy, więc wtedy fajnie to też może wszystko działać. No bo to jest Simlasy, nie ciągamy równonocy wiosennej, nie mam też Alisy pod tasowanie tej kopii, którą tworzyłaby nam Prorokini. Gramy po prostu z tej Simlasa pod urodzajne żniwa. Też to nie, to też właśnie nie jest jakieś najgorsze, bo urodzajne żniwo możemy stworzyć sobie chociażby jeszcze jedną elfią Prorokinie. Albo też niekiedy, jak na szczęście dopomoże, to możemy stworzyć sobie czarodziejkę. Elfią czarodziejkę, która też tworzy nam kartę specjalną Skojatel, no i to przeważnie też będzie karta natury, oczywiście. I jest wszystko spoko loko. I cóż, no chyba to tyle, jeśli chodzi o detalii. Reszta to jest stricte grana symbioza tutaj. Więc w takim razie widzimy się w pierwszym meczyku. Okej, precyzyjne uderzenie. To też nie jest dobre, bo od razu Auquen zbija z miejsca, ale nawet liderem samym, nie? O. Znowu fajne briki na ręce. Te żniwa też tutaj niepotrzebne kompletnie. A, jest Wandek. Któż by się spodziewał Wandka?
No i teraz co, leci lider tutaj w to? Zaczepka plus lider. Prorokini. Czyżby on tutaj też próbował grać coś z równonocą? Ciekawe. No i było bardzo ciekawe. I dobija liderem. Wiadoma sprawa. Teraz mógłbym się od razu z fałw odciążyć może jeszcze, ale chyba za wcześnie rzucać tutaj ten sztorm teraz. A, tu ma dwójkę, no dobra. Czemu tak? Czemu on dryad nie wyciągnął, nie zbił tego? Say what? No niech będzie. Też tam jakoś dużo punktów nie chcę dawać na ten bliski rząd, żeby tam jakieś igni nie poszło. No piernik wie, może być też taka wariacja z igni jakaś tutaj na tym deku. Ja akurat właśnie na precyzyjnym uderzeniu to właśnie lubiłem często grać sobie igni. Więc jak najbardziej tutaj też mógłbym się go spodziewać. Fałw. Leci w... dokładnie, w równonoc. Za dziewiątkę ma. No właśnie, prorokini mu ładnie siadła. Jak on tego nie spasuje, to ja chyba tak. Skryba. Skarba jest fajny, bo jak zagrasz sztorm i jeszcze od razu wie ten, to od razu się odpala, nie? Skarba w sumie fajna karta na czwóreczce. No okej, sztorm w ogóle do ręki doszedł, fajnie. Całkiem fajnie. Zostawię raczej tak. Gordon powinien by był wymienić teraz, bo on będzie słaby. Ale boję się, że zaciągnę się potem żniwami albo mgłą. Więc zostawiam tak. Na drypas ewentualnie leci ta najada. Rodzajne. Czy tam będzie Alisa grana w równonoc? Co ty gadasz? Nie ma takiego grania, gościu. O nie, byku. Co to nie. Że z tych żniw taką kartę trafił, to też jest hit. Nie chciałem to z tej efty tu rzucać, więc rzućmy sobie na razie jeszcze tak. Nie wiem, czy teraz ten Simlas nie poleci w ogóle u mnie w żniwa. Teoretycznie to mógłby polecieć. Jak trafi stąd, prorokinie. Na szczęście nie trafił, dobra. Nice. Dobra, lecę chyba z tym lasem, wiecie?
Czy zajfnę? Dobra. Go. Okej. Dobra, jakieś tam tempo tu będziemy teraz sobie już mieli nawet. Poszedł sztorm od niego. O, gra sztorm w ogóle w mróz. To w sumie nawet lepiej, że w mróz, nie w mgłę. Tak będzie bijał na razie tej driadę. Znaczy najadę. Tu będzie robił mi miejsce. A nie, dobra, okej, jest spoko. Dobra. Poczekajcie, bo wystarczałoby zostawić Eifne, wystarczałoby zostawić Sztorm i Gorda, nie? Więc teraz mogę zagrać jeszcze na Jadę i obrońcę potencjalnie. To zadaje najsilniejsze 2 punkty obrażeń, więc tutaj najlepiej naznaczyć jakąś jedynkę by było. Albo tutaj coś zaznaczyć. Chyba tak będzie najrozsądniej. Okej. Alisa. No tam może być Simlas. Najwyżej Efna zostanie sama do tej R2 i tyle. Zagramy to tak. Gord ma 11 na razie. I pytanie, czy jak zaraz zagram tutaj Sztorm, czy ja w ogóle potem zagram Gorda? Raczej nie. Raczej nie, to potem miejsce na Gorda. Może jednak niepotrzebnie grałem te zaklinaczki, teraz to mi się wydaje. O kurde, pas poleciał od niego. To ja to biorę w ciemno, byku. Ja mam 3 bardzo mocne karty. Trzy bardzo mocne karty. Okej. O kurde. Żadnego mulliganu nie mam. Jedynie co, to prorokini trochę słaba teraz. Bo już nic na nią nie zagram. Chyba że ewentualnie troskę driad. Ale zostawiamy tak. To oczywiście, że tak to zostawiamy. Zagram sobie hamadriadę na początek. Efna jest problematyczna teraz, bo jeśli tam... Czekajcie, co on w ogóle wziął? Wziął zaczepki, czy... On wziął równonoc, dobra. To nie jest problem, bo to oczywiście mamy troskę driad później. Więc to nie jest problem. Tylko teraz tak, zagrałem w stanie, że do rady Instengrima. Rady Instengrima w Elfią. Albo na razie zagramy sobie Sztorm może. Chociaż... Dobra, jeszcze mogę poczekać z tym sztormem jedną turę. Nie, bo to jest na 3 tury. Na 3 tury. Jednak zagramy ten sztorm chyba. Zagram sobie sztorm, bo tutaj teraz nie będzie mógł zagrać troski driad, znaczy tfu, troski driad, co ja gadam? Chodzi mi o urodzajne żniwa, o. Że żniw teraz nie ma szans dostania z czarodziejki. I to nam bardzo odpowiada.
Teraz my zagramy sobie z tą prorokinę. O kurde, tutaj zagra jeszcze raz z równą noc wiosenną. Ale nie, zagra w atak. W sumie to nie było dobre zagranie. Lepiej chyba było im ugrać, moim zdaniem, tutaj faktycznie już równą noc wiosenną. Chyba, że jej nie dostał. Chyba, że jej po prostu nie miał. Teraz oczyszczamy sobie te dwie nasze jednostki. Dajemy sobie tutaj oczywiście witalność. I potem Gordy jeszcze leci za. Będzie miał 11, więc wejdzie za 16 punktów, więc spoko. Więc całkiem spoko. Tylko, że wiadomo, Simlas teraz robi też mnóstwo punktów jeszcze. Dobrze, że on żadnej symbiozy nie ma, więc to tylko będzie, będą tylko albo aż punkty na wzmocnieniach z równonocy. Trzykrotne oczywiście, z 9 punktów. Oczywiście przebicie będzie miał. Pytanie, co ma na ostatniej karcie. Bo wydaje mi się, że sama Troskadria teraz to przebija. Dokładnie tak. Igni pali 12. Nie ma Igni. No, mamy to. Easy. 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 17 punktów nam zrobił ten gord. A no tak, już dwa razy zagrałem troskę driad. No. Okej. I zniewolonko. No to tutaj pewnie Aokwen też zostanie przejęta z marszu. Pewnie tak będzie. Aha, wcześniej miałem dwa razy mgłę, to są dwa razy żniwa na łapie, tak? Subcio. I mgła też się znalazła, oczywiście, jakby inaczej. No to cóż, gramy Hamę, gramy Aokwen, być może najadę i potem pomyślimy nad lekcją przyrody, nad zewem lasu, nad równonocą. Nie sądzę, żeby te karty na w ogóle wytrwały na bordzie jakoś długo. Kelvejt od razu, ciekawe. Ok, blok mnie nie boli. Absolutnie blokowanie mnie tutaj nie boli. Aokwen zostanie przyjęta. Ale nie chcę nawet dawać dla niej witalności. Bo wtedy i tak mógłbym ją usunąć. Ok, ciekawe zagranie. Czy on będzie miał jak to zbić? Potencjalnie będzie miał. Za 4 punkty siły, więc tutaj nawet turniej rycerski teraz to zbija. Ja coś muszę zagrać. Ewentualnie teraz mogę zagrać równonoc, jeśli tego mi nie usunie. No i są szanse, że tego mi nie usuwa. Okej. Okay. No, bez sensu zagranie. Troszkę, ale spoko. To co, równonoc najpierw? Może być na razie równonoc. Jak najbardziej na razie równonoc może być zagrana.
Okej, okay, Wiedźmina usuwamy lekcją przyrody. Tylko, że wolę na początku zagrać sobie tutaj troskę driad. Jeżeli Hamadryada też jakieś punkty trzeba robić. Daję mu igni, nie daję mu igni, dobra. W sensie wiecie, że nie pali dwóch jednostek, tylko jedną ewentualnie. Okej, drugi raz blokowanko poleci. No dobra, bywa. Lekcja przyrody jeszcze leci tutaj. No jeśli chodzi o mnie, to chyba jest wszystko. Bo tej równonocy drugiej raczej nie chcę rzucać. Tym bardziej, że chłop mnie teraz jeszcze w ogóle nawet nie przebija, więc ja to na pewno pasuję. Nie wiem, czemu on zagrał teraz tej turniej rycerski. Skoro wiedział, że nie przebija tą kartą. Spoko. No i chyba przeciwnik nam z rage quitował. Tak coś mi się widzi, że chyba się poddał oponent. No cóż, no jeśli to będzie koniec tego meczyku, no to zagramy sobie jeszcze jeden, no bo tak to się nie może zakończyć. I to jest w ogóle, moi drodzy, Krwawa Forsa. Trochę nieprzyjemnie, bo będzie tutaj miał dużo removalów na nasze karty. Ale słuchajcie, to jest ogólnie mecz o rangę, więc jeśli to wygramy, to będziemy mieli drugą rangę. Taka ciekawostka. Dobra, żniwa out. Prorokini spoko, tylko ona mi raczej nie przeżyje. Aczkolwiek zobaczymy. Fajnie, jakby to ustało. To wtedy może ta elfia też jakimś cudem by przeżyła. Ręka jest fajna, aczkolwiek. Dobra, zostawiam tak. Jakoś to najwyżej będziemy się ratowali. Może sztormem? Zobaczymy. Okej. Okay. Bo nie wiem, czy ta V nie poleci później w lekcję przyrody. Okej, okay, od razu to zniszczył. No, ma to sens, oczywiście. Oczywiście, że ma to sens. A jak ten grasz tak na pusto, to też trochę mi się nie podoba. Ale. No, nie mam co innego zagrać. No, nie mam nic innego do zagrania teraz. Żadnego blokowania też nie mam. Wtedy naturą ją znowu zdejmę z niej naturę. Zagramy to tak. Tak czy siak nie sądzę, że to miało wytrzymać jakoś długo przy życiu. Tam ma jedynkę. No to muszę grać prorokinie. Oj, lipa. Muszę to zbić od razu. Tylko, że on mi to też zbije. No mi to też usuwa. Dokładnie tak. Więc ja to spasuję teraz. Ja to spasuję, teraz będziemy bronić po prostu się na tej drugiej rundzie, którą raczej nasz oponent będzie blidował. Czy to jeszcze jest w ogóle Necker deck? Może być potencjalnie. Dobra, to out, to out.
Druga równonoc. No dobra, dobra, to są spoko punkty. To są spoko punkty. Więc zaczynam od Elfny raczej. Zadaj wrogi na 1 punkt obrażeń. Aha, to na rozmieszczenie za napłacie ma. Dobra, okej, wszystko czaje. Każdy to mi tak może pousuwać. Więc ja nawet nie wiem, czy ja tutaj chcę dawać na nie witalność, na te dwie najady. Znaczy małe driady. Na razie nie dam. Okej. Tutaj już musimy tak zagrać. Bez dwóch zdań. Poleciał pasik. Dość szybki ten pas. Ale no okej. Czy ja tu jeszcze coś chcę zagrać? Wydaje mi się, że nie chcę. Wydaje mi się, że nie chcę. Na ilu masz lidera? Na trzech. Dobra. No to Hamadriada musi lecieć na początek. Gord fajnie. Do dupy. Ale okej. Tutaj tylko dostać coś w miarę sensownego i jesteś w miarę sensownego. Tylko, że nie zagram Hamadriady, no bo tutaj muszę grać sztorm później. Chyba, że z... No zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Pytanie, czy od razu tak nie chcę zacząć z tej karty. Chyba tak zaczniemy, słuchajcie. Ale karta jest lipna. Karta lipna. Miałem nadzieję, że tutaj trafimy Hamadriadę. Nie trafiliśmy jej niestety. Tu leci blok na tą kartę. Teraz prorokini tutaj bym rozstawił. Albo wcześniej to jeszcze może najadę w ogóle. To mi usuwa. Szkoda. Szkoda, szkoda. To mnie nie boli, to jest fajne zagranko. To witalność dam tutaj. Cztery ma, dobra. Okej, zbił mi to. To na razie nie wygląda za dobrze. Dam tą witalność, bo ona tak potem się zmarnuje. Teraz mogę zagrać tą równonoc w końcu. Nie wiem, czy sami, czy tu jeszcze nie zagrać w ogóle obrońcę puszczy. A, mi to usuwa. Kurde, mogę zagrać obrońcę puszczy wcześniej w lekcję przyrody. Mogę tak zagrać. Ja nie miałem lekcji przyrody na cmentarzu, nie? Nie miałem. No teraz leci Seamless. Nic w ogóle na tył nie zagrał, przez co mój sztorm się marnuje. Chyba zagram go teraz na jeden rząd. Ale to raczej też nie jest zbyt opłacalne zagranie.
Szachrajek. Ale lipa. To nie żadne przynależności, prawda? Nie, nie ma, nie ma, nie ma. No zagramy tak i tak to. Ale ta wyroszta mi się z... A, idź pan. Zrobimy to tak może. Chociaż sobie mogę przesunąć teraz szachraja i zagrać tam, jak jestem głupi. Mogę przesunąć jakąkolwiek kartę i zagrać przecież sztorm na dwa rzędy, ale spieprzyłem. Dobra, on też jest mądry. Uff. Chociaż tyle, że przeciwnik trochę nam pomaga, ale... To nie wygląda za dobrze, słuchajcie widzowie, to za dobrze nie wygląda. To za dobrze nie wygląda. Okej, no tych drzewcem spoko, dawaj to krwawienie, to mi nic nie robi tak naprawdę. Wręcz przeciwnie, bo jeszcze miejsce mi tutaj dajesz. Wow, skurwielek jeszcze. Powiem wam, karty mocne. Karty mocarne gościa wyrzuca. No to tu mamy remis, tak? Ja tracę 4 punkty, ty tracisz 4 punkty. Więc dalej mamy remis. Tylko, że ta troska draty teraz nie robi punktów. Jeszcze mam buz za 11 punktów i Gorda za 16. No ładnie. No, zabrakło tego, że tam nie miałem tego zniszczyć. No dobra, ta karta teraz tak i tak mu leci out. Ale za późno ta karta leci out. No tam będziemy tego Brutala jeszcze za 18 punktów. Znaczy nie Brutala, tylko... Zapomniałem, jak ta się nazywa. Nieważne. O, Ignatius, właśnie. Lipa, lipa. Dobre karty ostatnio, co tam miałeś? Z ciekawości. Nie dograł. No i cóż, no jednak okazuje się, że Chwała Forsa jest lepsza od naszej symbiozy. No cóż, no nie każdy deck na wszystko jest dobry, kappa. Także no cóż, no w tym odcinku to by na tyle. Dzisiaj 3 meczyki, nie 2, z racji tego właśnie, że ten drugi mecz był bardzo krótki. No niestety, no wszystkiego nie udało się wygrać, rangi też nie udało się dobić, ale to wszystko w swoim czasie. No cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Symbioza... No, widziałem. Okej, okay, w końcu blokowałem coś w ogóle w tym cyklu. Spoko, fajnie. Właśnie, dajcie też oczywiście znać a propos tego cyklu, co o nim sądzicie, czy wam się to podoba. Ja powiem szczerze, że jakoś bardzo tomu się tam nie przeglądałem i w ogóle, wiecie, no trochę pograłem, a dopiero to coś nowego odblokowałem w tym cyklu, dopiero drugi poziom, więc nawet nie wiem do końca, to działa, nie sprawdzałem tego, tak mówię. Ale no chciałem posłuchać waszego zdania właśnie, co sądzicie o tym cyklu, bo jak dla mnie to jest coś nowego, coś czego jeszcze nie było w gwincie, jak najbardziej props za to. Dla Redów tak samo jak te zmiany teraz na symbiozie, która trochę właśnie sobie odżyła. I a propos symbiozy widziałem różne deki z różnymi wariacjami, tam wiecie, z Ragnarogiem, z Alisą, która wtasowuje później jeszcze Równonoc i później Simle zagrywa trzy kopie, jeśli oczywiście wcześniej jedna Równonoc była zagrana na...
Prorokinie, Elfią Prorokinie, no wtedy właśnie tworzy nam jakby jedną kopię więcej tej karty. Dlatego sobie trzeba na pewno grać w deku dwie kopie tej Prorokini. My gramy sobie tylko jedną. I tak samo jedną lekcję przyrody. Elfne, nie wiem, no zdarzają się takie mecze, że ta Elfne faktycznie sobie oddaje, ale to bardziej na jakieś rundy. To jakieś bardziej matchupy, wiecie, gdzie gościu gra pasywką, nasz oponent. Może jakieś relikty, coś takiego, no nie? No to wtedy tam faktycznie ta Eifne może trochę lepiej sobie pooddawać. Także cóż, no dajcie znać, co o tym sądzicie, o tym deczku i o tym cyklu. Mam nadzieję, że się podobało, tak to oczywiście docencie to łapką w górę, docencie to subskrypcją. Sprawdźcie linki w opisie, a my widzimy się w kolejnym materiale z Gwincika już niebawem. Także cóż, na razie następnego.